Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Dreamscaper. W serii, która nazywa się Pierwsza Kapadnia, jest to seria, w której zajmujemy się zazwyczaj jakimiś dziwnymi indyczkami, gierkami, które gdzieś tak przeszły bez echa, a z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę. Bardzo mi się przydaje, kiedy do tych gier są demo, albo twórcy chcą mi je udostępnić za darmo, byłoby super. Ewentualnie taka sytuacja, jak ma miejsce tutaj, która jest coraz popularniejsza wśród twórców indyczkowych gierek, czyli gry mają prolog, który wprowadza w fabułę, w historię pełnej wersji, właściwie do gry, bo to jest jakby osobny produkt, ale zasadniczo jest tym samym, zazwyczaj mam bardzo podobną, jeżeli nie identyczną grafikę, tą samą grywalność, mechanikę, więc możecie się zapoznać z tym, czym gra jest i macie kawałek historii, który doprowadził do fabuły głównej, oryginalnego głównego produktu. Zazwyczaj taki jest schemat, nie zawsze to się sprawdza, zaraz sprawdzimy, czym dokładnie jest Dreamscaper, ale ta gra ma single player, Steam Achievements, Full Controller Support i Steam Cloud i możecie w to grać w języku angielskim, również ma interfejs oraz napisy w języku uproszczonym chińskim i tradycyjnym chińskim, jest 13 achievementów do złapania. Prolog jest oczywiście darmowy do złapania, na dole link w przypiętym komentarzu, również do pełnej wersji, pełna wersja kosztuje 49,99. Dobra, odpalmy sobie to demo i zobaczmy. Press start, ok. Drzwi. Nie wiem, dlaczego miałem na samym początku vibe z That Dragon Cancer. Jeżeli ktoś oglądał mnie serię albo grał w grę, to wie, że nagle traumatyczne. Flashbacki z Wietnamu, aczkolwiek, o ile dobrze pamiętam, to co mnie zainteresowało w Dreamscaperze całkowicie nie przypominało tamtej gry. Może kwestia tego, że ta postać nie ma twarzy i jest coś w renderowaniu tej grafiki, co mi się skojarzyło z That Dragon Cancer, ale okej. Okay. Jest jakiś journal do przeczytania, Mallory. O właśnie, to jest to, co widziałem na screenshotach. Z tego co rozumiem, to jest jakiś, może nie tyle twin stick shooter, nie tyle Diablo klon, co jakiś taki RPG, gdzie wchodzimy do innego świata śniąc i kiedy zginiemy, to się budzimy i no możemy zacząć od nowa, czyli jest tu może, niekoniecznie, ale fajnie by było, jakby był jakiś element generowanego świata. Roguelike'owy, roguelite'owy, no ogólnie koncept mnie zaciekawił, nie wiem na ile się to będzie sprawdzało, ale brak twarzy tej babki na początku mnie tak bardzo zdziwił, bo to nie jest to, czego ja się spodziewałem, pobierając ten prolog. Mundane, speedruns allow you, okej, okay, mamy speedruny, czy możemy się położyć spać po prostu, sleep, możemy. Door, to jest wyjść z gry, tak? Apartament, cafe, bookshop. Bar, 30 minut. Cofnąć może. Aha, dobra. I wbijmy spać. Jeżeli wbijemy spać, to czy wbijemy do głównej rozgrywki? To w ogóle był padzik od PlayStation 2-3? Tam stojący na tym? O! To jest to, co widzę. I jest strzeliczek a la Journey. Bardzo mi się to podoba. Mamy evade pod A, sterowanie lewą gałką, prawą gałką mamy celowanie z łuku i pod triggerem mamy ten, mamy kończące się strzały, więc głupi pomysł z mojej strony tak o sobie nimi strzelać. Lewy trigger to jest tarcza, jakaś moc jest pod tym, ale widzę, że... A, tam jest i cooldown do tego jest, pod prawym shoulder buttonem nie ma nic, pod X-em jest jakieś takie... Wushu, kung fu, no nie wiem, nie robi najlepszych pus, przynajmniej nie do kopnięcia. Ja lepszych nie zrobię, tak wysoko nogi nie uniosę. I pod Y-kiem jest podobnie, tylko tak jest do skoku. Można, pum, nie rusza się to. To się w ogóle nie buja, rower też się nie buja. To wygląda jakby to były jakieś wyrwane fragmenty z jej wspomnień. Ła, kawa, znaczy no. Do których my się wbiliśmy tutaj i widzimy niepowiązane ze sobą mniej lub bardziej fragmenty wspomnień. Mamy trzy bramy, wbijmy do którejś i zobaczmy co tu będzie. Okej. Okay. W ten sposób można zmaszować przeciwnika ładnie. Staliśmy więcej życia? Nie. A to? Ha! Otworzyło nam się tu jakieś przejście. Kojarzy mi się to z kilkoma grami, ale zasadniczo to wygląda...
zagrożenie. Wygląda tak, że mamy małe pokoje, do których wbijamy. Zdążyłem, ale tego już nie zdążyłem. Czy mogę go załatwić? Żeby mnie nie wciągnęło w drzwi zaraz po przejściu. Okej. Bardzo małe mapki, na których jest kilku przeciwników, czyli arenka, na którą wbijamy i musimy wyrżnąć wszystko. Bardziej trójwymiarowe podejście do tego, co jest z Roach Knighta znane przynajmniej mi? No nie wiem, jakoś... Out of keys, nie mam kluczyka, żeby to otworzyć, czyli możemy się cofnąć najprawdopodobniej. Jakiś kamień. Ha, myślałem, że można to w jakiś sposób rozwalić, no ale nie, chyba nie. Ten szalik, nie wiem czy pokazuje nasze życie, nie wiem czy się skrócił z tym jak obrywałem. Wbijać możemy. Tam jest jakiś żółty glob, nie wiem, księżyc czy coś. O, sklep? Nie sklep? Broadsword. A weźmy sobie. Crushing Wave Strikes. Może na razie cancel. Co tu jeszcze jest? Proca. Albo roll. Weźmy sobie miecz. Why not? O, wielki ten miecz, jak się mu przyjrzeć. Dobra, nie szalejemy ze strzałami, bo nie mamy z czym szaleć w tym momencie. Trzeba ewentualnie to podnieść. Nie. Lepsze obrażenie mamy tym. I co? I tyle? I muszę się wrócić? No to się wrócę. Żeby nie było. Ho, 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 ho. Tu wskoczmy. Tu już będziemy mogli otworzyć, czy nie? Będzie dalej nam brakowało klucza. Tak, będzie nam brakowało klucza. I tu przejścia żadnego innego nie ma. Czy gdzieś tam wcześniej było przejście? Może było. A, dalej mamy ten wir. Okej. Okay. Czyli to nie zostało zmienione przez broń. A, tu u góry się udało wbić i tu w lewo. To idziemy w lewo. Zobaczmy, co jest tutaj. Mam wrażenie, że ten mieczyk jest ciut wolniejszy. I nie ma dobrego zasięgu, wbrew pozorom. Co to jest? Pick-up. Życie! Życie jest, no melon. Jest, jest, wchłonięte. Tam gdzie daje się nie da iść. Wciąż mam vibe z tego The Dragon Cancer. Aczkolwiek całkowicie inny gameplay, całkowicie inny klimat, ale estetyka wcale nie... zakładam, że mamy tu stworzyć przejście, tak? Jest. Tylko tak musimy przeprowadzić z przejścia do przejścia, czy w jakieś inne miejsce? Bo mam wrażenie, że pudzelka nie rozwiązaliśmy. O to chodziło? Nie ma takiego logicznego, że mamy się dostać stąd do... No tąd chyba? Może? A może mamy sprawić, żeby się wszystkie zaświeciły? Tak? Da radę to zrobić? Nie da radę tego zrobić, z tego co widzę. W dwóch czy trzech miejscach brakuje nam... Nie, tu się nie uda. Chociażby ten fragment jest. O. Oh well. Dobra, wbijmy i zobaczmy, co nas tam czeka. Kapliczka z życiem, Diablo Match. Szkoda, że to jest aż na takie fragmenty podzielone. Bo wydaje mi się, że gra sporo na tym traci. Full health.
przytrzymaj B, żeby recykling zrobić. Fajny patent. Możemy od razu rozwalać niepotrzebne przedmioty i dostawać za nie surowce. Tak, tego się rozwalić. O nie, gdzie ty do mnie z tym dzidalą taką? Używaj! Zapomniałem, że można z tego strzelić i skorzystać. Black Hill Museum. Mam wrażenie, żeśmy tu byli przed chwilą. Tylko w innym fragmencie miasta to samo się zespawniło. Nie, jakby była otwarta, generująca się mapa, to by było fajnie. Ale tak, jest jakieś takie dziwne poczucie, że biegamy po małych klockach. Nie jestem pewny, czy mi się to do końca podoba. To nie wygląda, jakbyśmy składali sen, tylko bardziej jakbyśmy, no, byli ograniczeni przez coś. Ale co? To trudno mi powiedzieć. Okej, słabo. I to jest akurat jeden. A, to tamto jedno, co kupiliśmy, to co odrzuciliśmy, to w sumie na dobrą sprawę mogliśmy sobie rozwalić. Walka z bossem. Zobaczmy jeszcze walkę z bossem. Pick up. Okej. Uuu. Można mieć stany lękowe, jakby ktoś coś. A to mi zadaje obrażenia. Myślałem, że to jemu że jak mam to wciągnąć. Okay. Wszystko pięknie, tylko jak go bić? Rzuca kotwicą. Ładnie to zrealizowane, ale... Są iframe'y? Da się tego uniknąć? Nie mam pewności. I teraz mi się nie udało na pewno. O, jest! I nic nie wykorzystałem. Nawet nie zdążyłem go roztrafić. Powiem wam, że skomplikowana mechanika jak na sam początek na pierwszego rywala, który istnieje. Czy twórcy się wzorowali na modelu walk, ale nie wiem. Te wszystkie Soulsy i tak dalej. Fanem nie jestem. Ja wiem, że recenzenci gier komputerowych mają tendencję do każdej trudniejszej gierki nazywania Dark Soulsami. To trudne nie jest. Przynajmniej na początku się nie zdaje trudne. No chodź, pójdź w moją stronę. Ale ta mechanika tego rolowania przez przeszkody, zwabiania przeciwnika na pułapki, idziemy w tym kierunku, jeżeli chodzi o myślenie gameplayowe. Wiem, co to mi jeszcze przypomina. Transylwanie z Secret World Legends. A, to na dole to jest jego życie! To znaczy, zdawałem sobie z tego sprawę, tylko teraz do mnie ta informacja tak w pełni dotarła. No chodź to, no chodź to. Nie! Late. O, wypluli nas! Tak się czuł ten Jonasz. Jest! Udało się!
Prawie nic. Prawie nic. Rol jest strasznie długi. Wejdowanie daje ogromne możliwości na unikanie obrażeń. Coś tam dał radę. Przeżyć to ja tego nie przeżyję, ale i tak jest fajnie. Czemu nie? Czemu nie aktywowało tej? Okej. Walka nie byłaby taka trudna, gdybym na samym początku rozgryzł, o co w niej chodzi. A teraz to się mogę ten poskładać, bo zostało mi jedno trafienie do końca. Szaliczka praktycznie nie ma. Niestety. Mój szaliczek z Journey. O nie. O, za wcześnie to odpaliłem. O, chodź tu, chodź tu. I zabiłem się sam. I wybudziłem się. Dobra, ludziska. Gierka jest bardzo sympatyczna. Koncept jest fajny. Wykonanie... Nie wiem, może w pełnej wersji Dreamscapera będzie to lepiej zrobione na chwilę obecną. Mam wrażenie, że ten motyw z przeskakiwaniem między małymi, zamkniętymi arenami jest oklepany do bólu w starych grach, takich wiecie, lata 80. O tym mówię. Nie lata 90. czy nawet 2000 coś. To jest mało funkcjonalne. To się nie sprawdza moim zdaniem. Mi to nie odpowiada, więc ogólnie koncepcja mi się podoba. Jest frapująca, zobaczyłbym więcej. Jak będę miał okazję pożyć rękę na pełnym Dreamscaperze, to why not? Prolog spełnia swoje zadanie o tyle, że pokazuje, co w tej gierce będzie na nas czekało. Niekoniecznie przekonuje mnie do zagrania w to. Tak czy siak, całkiem przyjemny produkt, jak macie chwilkę, rzućcie okiem, może a nuż wam podejdzie do gustu. Link na dole w przypiętym komentarzu, oczywiście jakby komuś się spieszyło. I widzimy się następnym razem. Miłego dnia, dobrego jedzonka i hej! I zostało mi jeszcze trochę piciu. Nawet nie wystygło do końca.